Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cataclysm Dark Days Ahead. W cyklu oczywiście wakacyjnego przeglądu gier. No dobrze, w poprzednim odcinku było bardzo, bardzo groźnie. To znaczy pierwszy odcinek obudziliśmy się, że tak powiem, w naszym, czy powiedzmy wynajmowanym mieszkaniu gdzieś tam, no, czekaliśmy na przyjaciół, żeby sobie pograć w multi, na przykład w Stellarisa. Natomiast przez noc okazało się, że nastąpił kataklizm. Plaga zombie opanowała miasteczko. Zostaliśmy sami, naszych przyjaciół nie ma. Albo kto wie, może zmienili się w zombie, ponieważ nieopatrznie otworzyliśmy drzwi i cóż się okazało? Zombie nas zauważyły, więc szybko uciekliśmy do piwnicy. Jakie było nasze przerażenie, gdzie zobaczyliśmy po otwarciu drzwi twarzą w twarz jakiegoś zombiaka. Te pędy rzuciliśmy się biegiem, wybiegliśmy na zewnątrz, gdzie z pobliskiego budynku zauważyły nas zombie biegacze. Gdyby nie psy, buldogi, które jakby zaangażowały się w walkę z tymi zombie biegaczami, to byśmy pewnie nie umknęli. No i poszliśmy na północ, tutaj mamy jakieś inne budynki. I w ostatnim odcinku żeśmy troszkę narobili hałasu, szczerze mówiąc, po to, żeby sobie troszeczkę jakby zebrać materiałów, żeby może jakąś broń po prostu się wyposażyć, bo jak widzę teraz, to bez żadnej broni to jest ciężko. Więc tak naprawdę mamy 5 gwoździ. Brakuje nam, kurczę, jednego gwoździa, żeby móc sobie zrobić deskę z nabijanymi gwoździami. Troszkę żeśmy porobili hałasu, więc szczerze mówiąc, ja bym chętnie teraz powoli wyszedł tutaj. Mam nadzieję, że nie przyciągnęliśmy jakichś tymi hałasami zombiaków. Nauczeni doświadczeniem, pik czysto. Dobra, możliwe, że nas nie zauważyły. Wzdęty zombie nas nie zauważył, ale on jest gdzieś tam u góry. Tak, on jest gdzieś tutaj, u góry, tutaj, w tym momencie, czyli przez to okno go gdzieś tam widzimy. W jakiej on jest odległości? 35 pól. Więc dopóki jak będziemy hałasować na 17, to jeszcze nie jest tak źle. Wydaje mi się, aczkolwiek trzeba uważać. No dobra. Zastanawiam się, czy na przykład tu, nie wiem, czy zamykanie drzwi coś daje, jeżeli chodzi o hałas. Dźwięk 5, samo zamknięcie drzwi daje hałas 5. Tu u góry co to jest? To jest pralka, tak? Nie, zlew. Czy jesteśmy w stanie, kurczę, taki zlew rozwalić? Jeszcze jest coś takiego. Rozłóż przedmiot. Noszone dzierganysza nie ma, nie widzisz. Za ciemno jest. Czyli to. Zastanawiam się, czy jakby ten zlew nie rozwalić. Co my dzierżymy teraz? Deską. Deska ma chyba więcej niż ten ostry kamień, jeżeli chodzi o te. Ostry kamień ma miażdżone 5, a deska ma miażdżone 10. No właśnie, więc deska teoretycznie powinna nam pozwolić rozwalić ten zlew. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie go rozwalić. Kurczę, nie chcę tak bardzo hałasować. Dźwięk 7. Porcelana. Myślałem, że to jest jakiś. Ceramiczne odłamki, miedziana rurka. Dobra. Objętościowo, dobra, ceramiczne odłamki pomińmy na razie. Miedziana rurka może być. Chcę otworzyć. Jakby tą szafkę rozwalić, tylko mam nadzieję, że tutaj wyjrzyjmy. Na zewnątrz deszcz pada. Mam nadzieję, że nie przyciągniemy żadnego zombiaka.
Okej. Okay. Dobra, i teraz możemy zobaczyć, czy uda się nam coś tu skraftować. Tak, deskę z gwoździem możemy zrobić. Nie musimy mieć w kieszeniach czy w plecaku tych rzeczy, możemy mieć koło siebie wszystkie komponenty. Więc teoretycznie możemy zrobić deskę z gwoździem, natomiast włócznia z noża, skrawki metalu i długi kij byśmy potrzebowali. Deska z gwoździem, miażdżone 10 kłute 3, bonus do trafienia. Nie wiem, czy to jest lepsze od zwykłej deski i na ile jest lepsze. Zaraz, miażdżone 10, 3, bonus do trafienia plus 1. A zwykła deska... Miażdżone 10... Aha, czyli z gwoździem jeszcze kłute są rany zadawane. No dobra. Ja bym się jednak troszkę pewniej czuł, żeby mieć cokolwiek w ręce. Może tą deskę w pobliżu. Wytwarzasz deskę z gwoździem z pamięci. Upuszczam. Dobra, czas na przejście. Twoje ręce ciągnięcie. Ja nie chcę ciągnąć. Nie chcę ten. Pod jakim to klawiszem, bo ciągle sobie to jeszcze mylę. Pod tym. Właśnie, to jest takie zaawansowane w tym momencie zarządzanie ekwipunkiem. To, co tu widzicie, to możemy różne w tym momencie... To jest tak jakbyście mieli taki eksplorator plików z jednej strony na drugi, jakiś tam Total Commander albo coś w tym stylu. Z jednej na drugiej możemy sobie przerzucać rzeczy. Tu mamy wszystkie kierunki, tu mamy w miejscu, w którym stoimy, tu mamy nasze inwentory, czyli skrót od i od inwentory, czyli od ekwipunku, a to nie wiem, w to nie wiem, to też nie do końca wiem jeszcze, natomiast możemy sobie właśnie w tym momencie patrzeć, tu mamy deszkę z gwoździem, z prawej strony mamy tak, więc ja bym spróbował to, zabierz jakieś rzeczy najpierw, dobra, czyli deskę, wyrzućmy deskę, weźmiemy deskę z gwoździem. W zasadzie, kurczę, wszystko mamy zapełnione, jeżeli chodzi o objętość. No te deski podejrzewam, że dużo tutaj zajmują miejsca. Nie wiem, czy te deski nie zostawię jednak. Dlatego, że trzymana broń... zwykłą deskę upuść. Dobra. Nie to to. A to jest wszystko chyba. Wszystkie 9 pól naokoło. Dobra. Mamy deskę, rozszczepione drewno. Aha, czyli tylko deski zostały w tym momencie. A gwoździ nie ma żadnych? Może 3 nam po prostu zostały. Okej, mamy przynajmniej jakąś broń. Nie jest ona najlepsza, ale lepszy rydz niż nic. Spróbujmy z powrotem przejść do tego. Ja bym teraz przeszedł do tego budynku tutaj z tej strony. Bym sobie tylko coś przesunął. Tutaj do góry podchodzić, to na pewno nas te zombiaki zauważą. No możemy też tutaj spróbować wejść. Tam też jest jakiś zombie, więc tu nie jest dobre miejsce na bazę. Upuszczasz swój deskę na podłogę. Dobra, to są stare komunikaty. A co tutaj jest? Latarka! Mamy latarkę. Coś tam widzę. Shift V. Kot nas zauważył, ucieka. Miau! Kic, kic. Dobra, zróbmy pik. Okej. Zróbmy pik. Dobra. Jest czysto. Deszcz leje, znowu będziemy mokri i znowu będziemy niezadowoleni. Można się oczywiście wysuszyć, jakbyśmy jakiś ręcznik mieli, coś tam, coś tam. Jak tu wygląda okolica? Tu były zombie, dlatego stąd było je widać, więc podejrzewam, że jak tu jest jakieś okna są, tu jest ogród,
Nie wiem, czy tutaj będzie bezpiecznie, żeby do tego zobaczyć, przeszukać. No ja bym przeszukał jak najwięcej. Tutaj nie ma wyjścia, musielibyśmy tędy iść, a tutaj jest zombie, więc tędy nie wejdziemy do tego miejsca. Więc spróbujmy zobaczyć, czy jakoś tutaj możemy przejść. Oczywiście zawsze można okno rozbić, ale to wcale nie jest takie... Też robi hałas. No moglibyśmy w sumie okno rozwalić, generalnie rzecz biorąc. Jest to jakaś opcja. Tryb bezpieczny mamy włączony, nie biegniemy. A może mamy wyłączony? Nie, włączony jest. Spróbujmy odejść troszkę od muru. Nie wiem, co tam w tym ogrodzie jest. Wejście, długa trawa. Tak. Dlaczego upuszczam deskę na długa trawa? What the heck? Jestem nieszczęśliwy. Prędkość mniejsza. Minus dłonie nam ma dobra. A, kurczę. Okej. Okay. Aktywuj, czytaj, nie chcę upuścić. Nie wiem, jak się zdejmuje tą. Chciałbym do ekwipunku przenieść. Nie to chciałem. Deska z gwoździem. Nie wiem, czemu deskę tu upuściłem. Może mam odmrożone ręce. Cel jest zapełniony, dobra. Nie, możliwe, że nie wiem, czemu brałem w tym momencie te. Teraz jak będziemy mieć puste ręce, a mamy ręce puste, więc teoretycznie... Tak, od razu mamy ręce schowane do kieszeni. Jak mamy kieszenie, oczywiście. Okej. Okay. Kurde, czemu, że gubię deski po drodze? What the heck? Nie, deskę z gwoździem mamy. Czemu ja upuszczam ciągle deskę na podłogę? Na glebę i trawę? Gigantyczny grzechotnik. A może zaraz? Może ja coś po prostu ciągnę za sobą? Stopy. Nie, tutaj nie mam nic. Nie chcę nigdzie wyrzucić. Nie wiem, dlaczego ciągle mam, że upuszczam deskę na glebę. To znaczy co, upuszczam, podnoszę? What the heck? Nie bardzo rozumiem, co się dzieje, ale dobra. Może ja coś ciągnę, tylko nie wiem, jak jest... Może włączyłem jakieś ciągnięcie. G. G jest ciągnięcie. Nie wiem, czemu ja akurat w tym momencie tą deskę... Może ona się nam obija po prostu o te... W plecaku czy coś. Ale hałasu to nie robi. Dźwięk jest 2, więc jest ok. Dobra, nie będziemy się tym przejmować na razie. Zdziczały biegacz. Ups, biegaczy to my nie chcemy. Biegacz jest gdzieś tu. Grzechotnik jest na dole. Biegacz jest na górze. Tu jest biegacz gdzieś. Dobra, to olejmy biegacza. Żołnierz zombie. What the heck?
wszystko u góry. Dobra, na pewno trzeba omijać po prostu ten... Tak wygląda, jakbym jakąś deskę ze sobą ciągnął. Tylko nie wiem, jak to sprawdzić. W ekwipunku tego nie widać. Deska, ja nie chcę ją upuszczać. Deska z gwoździem. Części zamienne. No tu jest posortowane. Miażdżone, drewniana deska. Chcę tego upuszczać, generalnie rzecz biorąc. A co to jest? Przypisz ponownie. Nie chcę przypisywać. Nie wiem, jak się sprawdza jeszcze, czy coś na przykład ciągniemy za sobą. Spostrzegać, że... Zombie, przestań przemieszczać przedmioty. Tak. Przestajesz ciągnąć rzeczy. Właśnie, czyli coś ciągnąłem, tylko nie pamiętam, jaki jest skrót klawiaturowy od ciągnięcia i przestania ciągnięcia i jak to po prostu sprawdzić. Muszę sobie to zapisać, żeby sprawdzić. Tam coś nacisnąłem w tym, więc generalnie rzecz biorąc... A, dwie deski. A, tylko że dwie deski... Dobra, zostawmy te deski tutaj. Może nie będą nam potrzebne. Tu mamy jakiegoś zombiaka. W tym miejscu. Wydaje mi się, że ta eksploracja póki co jest troszeczkę zbyt niebezpieczna. Strasznie dużo zombiaków jest tutaj. Co to jest to T? Początek szlaku północnego. Nie wiem, czy nie. Spróbujemy przeszukać na przykład troszkę lasu. Tam też można sporo rzeczy znaleźć ciekawych. Ewentualnie spróbować do tej bimbrowni się udać. Bo tutaj, jak widzicie, jest tyle tych zombiaków, że nie bardzo wiadomo, co po prostu z tym robić. Zombie. No właśnie. Mamy co prawda jakąś jedną broń. Ciągnąłem za sobą deski. Super, po prostu. Dobra, idziemy. Mamy zmniejszoną szybkość z jakiegoś tam powodu. Skupienie nam też spadło. Dobra, jesteśmy w lesie. Tak, czyli dojdziemy, jak będziemy szli cały czas na wschód, dojdziemy do jakiejś drogi i tą drogą możemy dojść później do tej bimbrowni. Na drodze mogą też być samochody. My mamy duże zdolności konstrukcyjne, więc może coś się da po prostu z tego ewentualnie wymontować. A na razie spróbujmy, bo tak, umiejętności, bronie, gotowanie mamy na zero, krawiectwo, pierwsza pomoc. Survivalowe mamy na zero, więc będziemy mogli sobie podciągnąć, przeszukując krzaki, krótko mówiąc. Tak. Tam widzę jakiegoś drewna, jest mnóstwo, ale drewno to na razie. Tu są krzaki. Poszycie to jest, no, może nie krzaki. I od przeszukiwania poszycia... czasem można znaleźć różne śmieci ciekawe. Psi trój znaleźliśmy. Co to do diabła jest? Aha, może weźmy ten psi trój. Co to jest? W ogóle nie możemy tego wziąć, kurczę. Kurde, czy coś możemy wyrzucić? Mamy deskę z gwoździem, to nie. Shorty, to bym ostry kamień. Poduszkę możemy co najwyżej wyrzucić. Ale wszystko by się gdzieś nam przydało. Rozszczepione drewno, deska. Deskę mamy jakąś jedną.
miedziana rurka, to wszystko jest bardzo pożyteczne. Dobra, psitruj nie jest nam potrzebny może do niczego. Najwyżej się tu wrócimy. Zmierzam powoli w kierunku tego... No, oczywiście można też drzewa próbować podnieść wierzba. Kora wierzby. No właśnie, czyli upuszczam korę wierzby. Podejrzewam, że to możemy coś z tego też skorzystać, ale... Nie chcę wejść w maliny. A da się zebrać maliny? O tej porze roku nic nie można zbierać. Dobra. Nasiona czosnku znalazłem. Może się to da wziąć? Tak, nasiona czosnku możemy. To ewentualnie możemy hodować. Drewno na razie nie jest potrzebne. Jaki krzak jeżyn? To nie jest po szybcie? Dobra. Ale wieje wiatr. Mam nadzieję, że nie przemarza nam coś. Nie. Dobra, mamy w kieszeniach te, więc ręce, więc jest dobrze. Więc to, że niosłem coś w ręce, to odmroziłem sobie prawie ręce, więc też trzeba uważać na to. Krzew truskawki. Puste. Dzikie warzywa, świeże. O! Weź dzikie warzywa. Podejrzewam, że jesteśmy troszkę przeciążeni w tym momencie. 11,27? Nie, wziąłem, tylko coś chyba upuściłem. Jakoś się udało to upchać. Wszystkiego nie podniesiemy niestety. Dzikie warzywa. Dobra, nic nie jesteśmy w stanie wziąć tych dzikich warzyw. Dobra, to już w tym momencie nie ma co. One się zepsują też z czasem, więc to też nie jest tak idealnie. Jak sobie zobaczymy, to nasze umiejętności survivalu już 79% mamy do pierwszego poziomu. A co to jest? Gruby konar. No i tak nie będziemy w stanie tego wziąć. Wyschnięta roślina, też nic nie jesteśmy w stanie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Daleko jesteśmy? Tu jest jakiś początek szlaku. Może tam będą jakieś samochody albo coś. Borówka amerykańska, bardzo dobrze. Krzak jeżyn. Puste. Mam nadzieję, że w bimbrowni nie będzie za bardzo jakichś zombiaków. Potrzebujemy jakieś miejsce, gdzie możemy sobie bazę zrobić. Umiejętność survivalu wzrosła do 1. Ok, na to w zasadzie czekałem, żeby mieć survival pojedynczy. Teraz oczywiście nasze umiejętności będą coraz wolniej rosły. Ale podstawowe żeśmy sobie jakby rozwinęli. Tu są jakieś znaki, kurczę. Samochód jest. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego zombiaka. Tam leży coś. Freyschlag. Zakaz wjazdu pojazdom mechanicznym. Planuj naprzód i przygotowuj się. Nie wiem, co to jest. Toaleta. Woda zamarzła na kości. Jesteśmy głodni i spragnieni. No właśnie, problem jest trochę taki, że musimy znaleźć źródło wody. Jedzenie... Nie, mamy coś tam, tylko ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie zjeść. Spróbujmy ewentualnie... Co my tu mamy? Garnek. Możemy coś ugotować, ale nie mamy, kurczę, żadnych zapałek, zapalniczki, niczego. Trzyma na broń świeże, dzikie warzywa, zimne. Aktywuj. Spożywasz. Niepotrzebnie
trzymamy te dzikie warzywa, bo one się nam nie zmieściły. Dobra, zjedliśmy, jesteśmy spragnieni, ale nie jesteśmy głodni. Więc prawdopodobnie troszeczkę też nam to, no, troszeczkę myślę nam, pragnienie też te warzywa pewnie ugasiły, ale nie ukrywam, że trzeba będzie znaleźć kolejna rzecz, to po prostu źródło wody gdzieś. Co tu mamy? Weź przedmioty. Plastikowa torba z cukierkami, żujkami i składany parasol. Kurczę, cukierki, żujki. Nie mamy gdzie tego wziąć, kurczę. Wiecie co? Ja w tym samochodzie tą deskę zostawię. Desek różnych rzeczy zawsze możemy rozwalić coś. Żółć. Nie to chciałem. Żujki, parasol. A parasol się da jakoś użyć? Tego jeszcze nie wiem. Trzyma na broń. Nie chcę. Rzuć tą deskę w diabły. Rzucasz deska. Ja nie chcę rzucić deski, tylko chcę ją upuścić, przepraszam. D, dobra. Teraz mamy troszeczkę więcej miejsca, aczkolwiek nie tak dużo. Bronie schowane. Składany parasol. Co możemy z tym parasolem zrobić? Możemy aktywować? Nie możesz zrobić niczego interesującego z swoim składającym parasolem. Wkładam deskę do siedzenia pick-upa. A zobaczmy, czy coś w bagażniku gość ma. Nie ma nic. Obejrzyj pojazd. O kurczę. To, że mamy tutaj tyle informacji, to znaczy dlatego, że my mamy te zdolności elektroniczne i mechaniczne. Pick-up. Najbardziej uszkodzony akumulator samochodowy. Objętość ładunku, status zarysowany, koła wystarczające. Opór toczenia, o matko. Rama, metalowa rama, mogą być nie montowane i je łączyć z innymi. Dach, metalowy dach, klakson, o kurde, to wolałbym nie włączać klaksonu. Systemy bezpieczeństwa, panel zegarów, sterowanie, pasy, siedzenie. Czy my jesteśmy w stanie tutaj coś wymontować? Możemy instalować, reperuj, łataj, tankuj, wymontuj, spuść ze zbiornika. Moglibyśmy benzynę spuścić, o ile jest. Szyba. Aha, ja sobie przesuwam teraz tutaj wszystkie elementy. Gdzie jest akumulator? Karoseria, reflektor. Przestrzeń ładunkowa. Chociaż jakie to jest wszystko dokładnie. Bagażnik. Szyba. Reflektor, karoseria, akumulator samochodowy. Silnik, benzyniak. Co ja tu mogę zrobić? Kurczę, escape, oznakuj, zmień nazwę, załoga, zmień, wyładuj. Tego nic nie możemy zrobić. Instaluj, reperuj. Chciałem się zorientować, czy on... jak się tu zorientować, kurczę... Czy ja w ogóle mogę coś gdzieś wymontować? Tego nie wiem po prostu. Tutaj się przesuwam. O, przypisanie klawiszy. Przesuń w górę, w prawo, lewo, w dół, opuść ekran, zainstaluj część. Usuń, uzupełnij zbiornik akumulator, to jest F, rozładuj, zmień oponę, o jacież. Idź do poprzedniej zakładki, back, tap, tap. Przewiń, przegląd pojazdu w dół, w górę. Listę paliw, przewiń opisy części, dobra, o to mi chodziło. O,
Nie do końca zrozumiałem, o co chodzi. Obejrzyj pojazd. Akumulator jest uszkodzony. No, przewiń opisy części pojazdu w dół. Listę paliw. To niewiele mi tutaj daje. Napraw, załataj, uzupełnij, usuń części. O! Twoje morale jest zbyt niskie, żeby majsterkować. No dobra, to tu mamy jakby co, jakieś źródło, ale morale... Morale jest za niskie, poniżej wszystkiego, więc udajemy się w kierunku... co to jest? Strona z gazety. To możemy wziąć się na podpałkę albo coś. Udajemy się w kierunku bimbrowni, ale wydaje mi się, że mamy już 31 minut, więc na razie zostawimy może na tym etapie. Mam nadzieję, że tym razem też odcinek się Wam jakoś podobał. Dziękuję od razu też za polubienia, subskrypcje, komentarze przede wszystkim. No i cóż, do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, heja!